Zygny i Zef rozdają tutaj głowy, ale jest Snatchy! Proszę, co on zrobił! Pierwsza runda i hat-trick. Cześć, witajcie moi drodzy, z racji tego, że wracam do CSGO, to mam dla was giveaway na kostkę Good Knife, Brightwater, Minimalwary. Aby wygrać, trzeba subskrybować kanał razem z dzwoneczkiem, polubić ten materiał, zalajkować mój fanpage, zafollowować mnie na moim nowym Instagramie, bo jeszcze nikt mnie tam nie followuje, oraz napisać komentarz z godziną, o której oglądasz ten materiał. Napisz także w komentarzu Virtus Prae, przypnę ci serduszko. Jeżeli bijemy pod tym materiałem 500 łapek w górę, to od jutra mogę codziennie wrzucać wam właśnie takie filmy. Dodatkowo każda łapka to 1 euro więcej do następnego giveawaya, także lajkujcie, trzymajcie się i hej! Póki nie będzie naprawiony, będzie troszeczkę ciszej na clean feedzie. Odnaleziony mouse i 2 do 0. Tak miało to wyglądać. I to już jest przewaga. Wraca jednak Ritz. Jest 4 na 4. Miał szansę na kolejne zabójstwo. Taką szansę także miał Tas. Ją wykorzystuje. Dobrze, że był w stanie jeszcze przejąć sobie Kałaszynkowa po zmarłym przeciwniku. Bo wykończył także kapitana Mo. Ale tu od rampy był XQ Red. Snajper drużyny Tailu. Znalazł gdzieś głowę Taza. Tak samo zajął się Minisem. Zostaje mouse. Chciał jeszcze odbijać, chciał wchodzić konektorem, ale zupełnie za. Didi radzi sobie z Wiktorem równie szybko, jak Taz zdobył właśnie tego fraga powrotnego. Trafienie od Mausa, 3 na 3, XQ-Red obity do jednego HP z tego granatu, ależ teraz pech. Ale co nie udało się jednym Kobim, udaje się za sprawą drugiego. Minis świetnie dorzuca granat wybuchowy, a Ritz radzi sobie z Mo, który był przygotowany na wejście zawodnika drużyny przeciwnej. Czekają jeszcze zawodnicy Tailu na to, co może się tutaj wydarzyć. Co być może znajdzie pod celownikiem XQ-Red, który teraz jest podsadzony. Może sobie sprawdzić gniazdo. Mógł sprawdzić sobie Toxic. Teraz podskakuje jeszcze wyżej. Ależ niesamowity strzał od XQ-Reda! Jak on znalazł przeskakującego Taza? Cóż za no-scope w wykonaniu Chińczyka? Na longu przecież, gdy zdobył 3 fragi, mając M4 w dłoni. Proszę mi wybaczyć, to nie jest zależne ode mnie. Ja mam swoje połączenie na naprawdę wysokim poziomie i nie ma z nim żadnych problemów, a już obserwuję Discord eventowy i są już skargi na to, co się dzieje ze streamem. Czyli The Train, która rozpoczyna się teraz. Bardzo dobrze Kinguin radzi sobie podczas rund nożowych. Te widzieliśmy w całości. No i po raz trzeci Kinguin okazało się lepsze. No a na tej mapie ma to dość duże znaczenie. Bo zacząć po stronie broniącej na mapie The Train może być potem o wiele łatwiej. Grając, no jednak w przewadze. Podłożona bomba już na otwartym. Świetnie sobie z tym poradzili terroryści. Jeszcze bez fragów, więc retake w sytuacji 5 na 5. No i Mouse podchodzi do niego jako pierwszy. No ale to jest refrag, bo najpierw Mo zabił Taza i potem dopiero Mouse zemścił się na przeciwniku z Chin. Ale bomba, proszę, bomba już rozbrojana. Był defuse kit w rękach polskiego zawodnika i jest szybkie 1 do 0. Troszkę nam to uniemożliwiły, ale cieszmy się z tego, co możemy oglądać. 1 do 1 i Team Kinguin prowadzące 11 do 4. Cały czas jest jeszcze wiara w kibicach na hali w Hongkongu. Widzieliśmy to, czy to kibicowanie XQ-Redowi, czy całej drużynie Tailu. No i te nietęgie miny, bo inne być nie mogą. Jeżeli ich ulubiona drużyna przegrywa 11 do 4 na decydującej mapie, no to jest znak, że oni nie mogą się cieszyć, ale my za to możemy, bo Kinguin gra naprawdę dobrze i świetnie gra Mouse, który po raz kolejny sprawia, że ta runda jest do wygrania. A chwilowo w pierwszych sekundach, jak to często bywa, podejście pod bombsite B, pod drabinkę, próba wyczucia przeciwnika, zdobycia otwierającego trafienia. No tutaj czeka agresywnie somebody. To już nie jest sytuacja, w której był Mouse w pierwszej połowie, który po prostu czekał, aż zeskoczył pod jego celownik przeciwnicy, ale wtedy zabijał polski zawodnik. Tutaj somebody zmuszony do ucieczki.
i przypilnowania bomb site'u A. Ale tam już chyba widzimy powoli skrót Elki właśnie w wykonaniu Sambadiego. On odkrywa kolejne tereny, daje też informacje. Didi w ogóle zobaczył tutaj praktycznie całą drużynę. Czterech zawodników polskiej formacji już było na rampie, ale to jest wyjście. I bardzo dobre wyjście, bo rozpoczęcie od fraga w wykonaniu Taza. Teraz jednak X-Curet świetnie ze snajperki. Miał tutaj szansę na trzecie zabójstwo, nie trafił na szczęście Polaków. Odpowiedź od Minisa, ale bardzo obici Polacy jednak w sytuacji 3-1. To może się udać, a jeszcze somebody wchodzi na plecy i nie dał rady zabić zawodnika jącącego bombę. GG, 2-1 wygrywa team. Wyjmuje nam Sztecka, Mati również upada, no i tak naprawdę no, widzimy, że po prostu szukali indywidualnych pojedynków zawodnicy Izako Bors, ale no, chyba lepiej było postawić na ten atak na jeden bombsite razem. No i Lucky i Jax będą bronić się przed atakiem nawrota, no i Ksajpa, który szybko został jednak skasowany. No i 2-0 bez straty zawodnika, zawodnicy CT. Reto, repo, tak naprawdę, no wiem, że to są inni zawodnicy, ale można się pomylić. Aż ten granat od nawrota zablokowany przez Matiego, szkoda, ale na szczęście tak dużo obrażeń nie zrobił. No, tak naprawdę bez straty żadnych punktów zdrowia. No i czy Reto znajdzie tutaj Luckiego w tym mainie? No, Lucky przytomnie nie wychyla, wie, że czas działa na jego korzyść, więc nie ma sensu tutaj podejmować się jakichkolwiek pojedynków. Jinx i Jax ustawieni na kładzie, Lucky stara się tutaj cokolwiek zrobić, no ale nie trafia swoich przeciwników. Magazyn podchodzi, jest rzucony flash tego maina, ale Jinx i Reto po jednym fragu. Scream jeszcze ratuje sytuację, 2 headshoty dla niego, jeszcze nawrot mocno perwa po głowie. No i 3 heady, w końcu chyba nam się Scream odpalił, no bo mamy te 3 zabójstwa w rundzie. Szane. Lucky już zajął sobie maina, Reto... Oleż! Nie, co tutaj się stało? Lucky pokazuje, że no, chce wygrywać te mecze jak najszybciej. Piękny headshot. No, na pewno nie ułatwia nam tego pozycjonowanie się zawodników terrorystów. Makazin już z jednym fragiem, Tecek jednak szybko odpowiada. Makazin po raz drugi. No i raczej z trzecim też nie będzie miał problemu, chociaż pudłuje. Mati dostaje jeszcze jedną szansę, której nie wykorzystał. Makazin tym razem bezbłędnie. No i 3 fragi dla niego kończą rundę numer 9. I tu niestety zamiast powiedzieć, że runda 9, 5-4, muszę powiedzieć, że jest runda 9 zakończona. I wszystkie te 9 rund wygrali zawodnicy 3D Max. I naprawdę niefajnie, niefortunnie nam się tutaj składa całe to spotkanie dla właśnie naszych dzików. No bo dostają dosyć mocno, muszę to przyznać. Teraz również wygląda na to, że mogą przegrać nam kwalifikacje do Epicenter, więc Narody i Izako Bors nie radzi sobie zbyt tutaj dobrze. 76% że IB wygra, to było jeszcze przed meczem. Reto nie ma czasu, żeby tracić czas też. Kto wygrał wcześniejszą mapę? Właśnie 3D Max, no, które wygrywa również chyba i tą mapę. 3 fragi od Jaxa, Lucky i Makazin dołożyli po jednym, no i to wszystko. Retake w sytuacji 5-4 jest naprawdę dla Koreańczyków do zrobienia. No chyba, że Neo i Snatchy będą rozdawać takie głowy jak teraz. Chociaż są odpowiedzi, Solo, Zign i Zef rozdają tutaj głowy, ale jest Snatchy! Proszę, co on zrobił? Pierwsza runda i hat-trick nowego nabytku Virtus Pro. Na respie swojego przeciwnika będzie starał się zachować tę broń na rundę kolejną. No i co najważniejsze, Virtus Pro wygrywa pierwszą rundę na fullu swojego przeciwnika. Będzie 4-0 i naprawdę piękne, dobre perspektywy na to, żeby tę przewagę powiększać w rundzie następnej. O, brawo Virtusi, bardzo ważna runda, pierwszy wygrany full, Michu z 3 fragami. Tutaj czeka 3 zawodników drużyny przeciwnej. No i kłopoty po polskiej stronie, bo problem będzie z podłożeniem tej bomby. Snatchy, pięknie. Mimo, że Glow był tak mocno obity, to z takim stanem zdrowia zakończył rundę, zdobywając ostatnie trafienie i MVP dopada Polaków na 1 punkt. Przy czym teraz Virtus Pro nie będzie miało pieniędzy na zakupy w kolejnej rundzie. Walkę, bo nie zdążą antyterroryści dobiec na czas, ale nie spodziewa się zupełnie Snatchy, a jednak wcelował się w ostatniej sekundzie w dobre miejsce. O, niesamowite. No ale widzieliśmy tutaj też MVP, to wejście na bombsite BMA, oczywiście bardzo dobrze przygotowane. Poleciały świetne mołotowy, bardzo dobre flesze przede wszystkim też, tam gdzie już właściwie jeden zawodnik sobie wbiegał, a teraz pasza, no takie sprytne, tutaj jest Niki Biki, takie plecki, no i jest kosa, są zarobione dodatkowe dolary, no oj Jezus Maria. Jeszcze gorszy wydaje mi się. Jest gorzej niż było. Ale dobrze, no polowe warunki, iście spartańskie można by powiedzieć, ale my i Virtus Pro walczymy dalej. Patrzymy, co dzieje się na mapie Dedas 2, a dzieje się jak na razie bardzo dobrze. Retake, do retake'u podeszło Virtus Pro w sytuacji
4 na 5 tak naprawdę, bo Michu zginął jako pierwszy, ale świetnie sobie z tym radzą zawodnicy polskiej drużyny, sprawdzają teraz wszystkie miejscówki. Teraz dobrze dorzucony tam Mołotow na zawodnika podkładającego bombę, ale zdążył ją rozbroić Neo prawdopodobnie. Wstrzymano na chwilę akcja na mapie Dedas 2 w tej 6 rundzie, no bo niepewni swego są zawodnicy MVP, ale wiadomo, stracili jednego zawodnika, teraz tracą jeszcze drugiego, świetnie Snatchi otwiera tę defensywę na bombsite, a drugie trafienie dla niego, teraz oślepiony, musi chwilę poczekać, oj! Pięknie. Fantastycznie Snatchi, no zrobił to, co do niego należało, tak, snajper ustawił. No to cały czas jest dobra sytuacja, bomba podłożona, sytuacja 4 na 4, a Snatchi rozdaje niesamowite strzały, tak samo jak na rundzie pistoletowej na mapie The Inferno, 15-1.